serdecznie. Wspólnie z Sylwią Brus, dyrektorką Miejskiej Biblioteki Publicznej. Witamy Państwa tu w gościnnych progach Nadleśnictwa Złotów. Nazywam się Kulit Adam i reprezentuję Nadleśnictwo, ale też Przyjazną Edukację, która to właśnie złożyła ofertę w ramach zadań realizowanych ze środków publicznych przez miasto, zadań z zakresu kultury. Ofertę pod tytułem Warsztaty recyklingowe i drugi tytuł? Upiększamy świat. Warsztaty te właśnie się kończą. Efekt jest na stołach. W naszym mamy okazję zobaczyć, ale więcej jak to przebiegało, dowiemy się za chwilę od prowadzącej warsztaty, bo bardzo serdecznie witam wśród nas autorkę tego całego programu, Jolantę Surmę. I bardzo serdecznie witamy autora, rzeźbiarza Stanisława Schauera, który też ma w tym dzisiejszym dniu nowy udział, ale o tym warsztaty odbywały się w trakcie tygodnia bibliotek, który dla nas był dosyć długim tygodniem, bo rozpoczął się 7 maja, a właściwie 5, bo wtedy były pierwsze zajęcia, pierwsze warsztaty. 7 maja odbyło się spotkanie z profesorem Miątkiem. Także dziś tydzień bibliotek zamykamy uroczyście, zamykamy w sposób szczególny. Pan Stanisław tutaj Schauer naprawdę nam w tym roku niezmiernie pomógł w naszym tygodniu bibliotek. Nie mówiąc już o panu burmistrzu, ale tak jak powiedziałam, to za chwilkę. To spotkanie jest głównie podsumowaniem projektu, którego autorką jest pani Jola Surma. I pani Jolo, bardzo proszę pani o projekcie. Szanowni Państwo, to ta młodzież właśnie z gimnazjum nr 2, ze szkoły z ekonoma, jak ktoś powiedział, liceum ekonomicznego, liceum właśnie ogólnokształcącego brała udział. Były to trzy warsztaty. Właśnie wikna papierowa, dekupaż i papier czerpany. Dodatkowo zrobiłam jeszcze czwarty taki malutki chociaż warsztat właśnie z tych kwiatów bibułkowych, żeby te koszyczki nie były takie gołe, że można było widzieć, że można takie piękne kompozycje zrobić. I właśnie grupa z gimnazjum nr 2 dodatkowo się spotkała ze mną i zrobiliśmy właśnie takie właśnie kwiatuszki. No ale ten warsztat, ten projekt Upiększamy Świat, to przede wszystkim po to, żebyśmy nie musieli wyrzucać tych gazet gdzieś tam do kosza palić, tyścinek z biur, które wrzucamy, też niestety gdzieś to wszystko się składa bardzo, bardzo długo. Butelki, nawet po piwie, widzicie, po kawie, po wszystkich innych różnych takich rzeczach, które wyrzucamy, które się naprawdę zaśmieciały ten nasz świat. No i widzicie, z tych biur te ścinki można było przetworzyć. Piękne właśnie kosze, dekupaż, piękne wazony, różne wózeczka. Poproszę instruktora o to, żeby tutaj pomógł. Mamy zaświadczenia dla każdego uczestnika. Tutaj pani Sylwia mówiła o tym sukcesie, który odniosła biblioteka. Ja chciałem to potwierdzić na piśmie, a mianowicie jest to wyróżnienie dla Miejskiej Biblioteki Publicznej imieniem Cypriana Norwida w Sołtowie w konkursie na najlepszą aranżację przestrzeni biblioteki. Jak cię widzą, tak cię piszą. 10. edycja tego konkursu się właśnie odbyła na najlepszą bibliotekę publiczną w Wielkopolsce. I tutaj jest podpisie pana Marka Bośniaka, marszałka województwa. I przy tej okazji, ponieważ nie było wcześniej możliwości się spotkać, chciałbym również pracownikom bibliotek z okazji Dnia Bibliotekarza przekazać najserdeczniejsze życzenia. Od 5 lat prowadzę zajęcia makramy w ognisku pracy szkolnej, w powiatowym ognisku pracy szkolnej. Tam w tej chwili mam 54 dzieci, młodzieży i uczę techniki takiej starej wyplatania sznurków, makramy. Ale nie tylko, bo pracuję w świetlicy socjoterapeutycznej przystań z dziećmi, no i prowadzę warsztaty. Właśnie ten projekt Upiększamy Świat, no bo to były warsztaty recyklingowe. Młodzieży trzeba pokazać po prostu, pokazać im coś, czym się zainteresują. Tak samo jak po tych warsztatach wiem, że naprawdę wiele młodzieży, chłopców czy dziewcząt, zamiast właśnie pieniążki iść kupić prezent, zrobić swój własnoręczny podarunek do kogoś najbliższego.
Tak samo jak prowadzę zajęcia makramy, to naprawdę młodzież, ja mówię, zamiast biegać na randki, dziewczyny przychodzą na zajęcia makramy i naprawdę sumiennie pracują i często nawet jak biorę dzień wolny, to po prostu muszę się umawiać z nimi na dodatkowe zajęcia, bo chcą przyjść, chcą zrobić czy prezent dla siebie, czy dla mamy, czy dla upiększyć swój pokój. Ławeczka książkowa, jedna z trzech, jakie pojawiły się, bądź też pojawią, bo jeszcze jedna nie stoi w Słodkowicach. I mam nadzieję dobrze służyć. Ogólna idea, book crossing, uwalnianie książek. Mam nadzieję, że się przyjmie w Złotowie, że osoby oprócz tego, że będą korzystały z tej skrzyni, w której są książki podzielone na literaturę dla dzieci i dla dorosłych. Dobrze, moment, nie ma sprawy. Również będą do tej drugiej skrzyni odkładały książki, które oni będą planować wakacje, to jest wakacyjny i oni to wiedzieć.